Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na antenie telewizji Republika. Nie bez kozery, nie przez przypadek ze mną kukłosy zboża, bo teraz o rolnictwie będziemy rozmawiać i o proteście, ale w ogóle o kondycji polskiego rolnictwa w aspekcie protestów rolników, ale wstępem naszej rozmowy będzie pewne wystąpienie sprzed kilkunastu dni z Wrocławia. Posłuchajmy. Nas wszystkich rolników łączy miłość do polskiej ziemi i ponad wszystkimi politycznymi podziałami łączymy się w obronie dziedzictwa naszych ojców, naszych pradziadów. Polska wieś była zawsze zabezpieczeniem polskiej kultury, polskiej religii, własności ziemi. Polska wieś utrzymywała partyzantów, wszystkie ruchy w obronie ojczyzny. Patrioci mieli zawsze oparcie w polskiej wsi i dzisiaj się to uwidacznia. Mimo że jesteśmy różnych przekonań politycznych, to w obronie polskiej ziemi, w obronie polskiej wsi stajemy razem. Nie damy się niszczyć ideologom z Unii Europejskiej, którzy są zaczadzeni swoimi pomysłami, traktują rolników polskich jak złodziei, jak przestępców. Chcą nam odebrać sens życia, chcą nam odebrać źródła utrzymania. Myślimy, że Unia potrzebna jest europejska, natomiast nie zarządzana przez ludzi nieodpowiedzialnych, przez szaleńców, którzy niszczą Polskę, niszczą Europę. Tak było we Wrocławiu, za czym jak będzie teraz u nas w studio gość Tytus Czartoryski, rolnik. Rolnik, można powiedzieć, przez wiele dziesięcioleci, nawet z dziada pradziada w pewnym sensie rolnik, ale też działacz opozycyjny, osoba internowana w latach 80. Jako student zaczął pan walkę o wolność, o demokrację. No i przez pewien czas także leśnik, a także nawet taksówkarz. Zgadza się. Więc można powiedzieć arystokracja robotnicza. Był kiedyś taki termin swego rodzaju. No, rzeczywiście, ale praca może dostarczać wiele satysfakcji i radości. I rzeczywiście ta praca i to, co człowiek może robić, jeżeli spotyka się z zadowoleniem ludzi, dla których się pracuje, z którymi się pracuje, to jest najpiękniejsza część sensu życia. Powiedziałem o tych pokoleniach, bo one też w tej rozmowie nie będą bez znaczenia. Ale zacznijmy od lat 80., od czasów PRL-u. Wtedy trzeba było bronić także rolnictwa, ale także trzeba było bronić polskiej demokracji, polskich wolności. Teraz znowu pan wychodzi na barykady, wychodzi na wiece. Dlaczego? No, jest obowiązek, powinno być obowiązkiem każdego człowieka, żeby obrona ojczyzny, obrona tradycji, kultury, obrona tego wszystkiego, co bronili, czego chcieli w poprzednich pokoleniach Polacy, jest dzisiaj powinno być świętym obowiązkiem wobec tych wszystkich przecież milionów ludzi, którzy żyli dla Polski, którzy pracowali dla Polski i którzy umierali. To jesteśmy im winni. I również jesteśmy to winni tym pokoleniom, które przyjdą po nas, które będą chciały żyć na tej ziemi. I jesteśmy przed nimi, przed tymi pokoleniami odpowiadamy za to, że przekazać im Polskę, z którą będą mogli być dumni, z której z radością będą służyć. Ja nie bez kozery staram. Może to jest przesadna próba połączenia lat 80., lat 70., lat 60., lat komunizmu, lat PRL-u ze współczesnością, ale wówczas, to nie trzeba być wielkim znawcą historii, władza chciała walczyć z rolnikami indywidualnymi. Wówczas też kułak, a już zwłaszcza ziemianin czy arystokrata, to był wróg numer jeden. A i teraz pojawiają się wśród rolników głosy, że to, co płynie nas z Brukseli, także ma taki ideologiczny sznyt walki z rolnikiem, walki z tym, który utrzymuje się z pracy własnej na roli. No, można zauważyć, że jest to prawdopodobnie jakby zorganizowana akcja dla niszczenia gospodarstw rodzinnych, które są szczególnie w Polsce ostoją kultury, tradycji, tożsamości narodowej.
cechą bardzo ważną gospodarstw rodzinnych jest to, że ci ludzie nie są zależni od żadnego pracodawcy. Sami wykonują pracę na swoje konto, na swój rachunek. Sami z tego czerpią satysfakcję i nikt nie może przyjść do rolnika i powiedzieć mu, że zwalniam cię. To jest unikalna zaleta rodzinnych gospodarstw rolnych, które są fundamentem polskiej tożsamości. Jeżeli by, może właśnie dlatego są przedmiotem zorganizowanego niszczenia. Bardzo możliwe. Ale teraz mamy takie zorganizowane niszczenie. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z procesem, który ma na swoim końcu taki punkt, że rolnictwa, że rolników, indywidualnych rolników po prostu nie będzie. To wydaje się, że to może być, mieć miejsce w całej Europie. Ponieważ to, co robi Unia, Komisja Europejska względem rolników nie tylko polskich, to jest po prostu znakiem zupełnego niezrozumienia, czym jest rolnictwo, czym jest życie rolnika. Rolnik ma swoją godność, która jest dla niego bardzo ważna. A wydaje się, że Unia traktuje rolników jako potencjalnych oszustów, czy ludzi, którzy nie potrafią zachowywać się godnie. I to jest bardzo uciążliwy nadmiar kontroli, nadmiar przepisów, nadmiar zakazów i nakazów, którzy uniemożliwia normalne życie. Unia zamiast tak, jak powinno być, bo Unia na pewno jest potrzebna, jest bardzo dobrym pomysłem, ale zamiast ułatwiać życie rolnikom i nie tylko rolnikom, to stwarza setki idiotycznych pomysłów, które uniemożliwiają i odbierają ludziom sens życia właściwie na roli. Przecież rolnik pracuje dlatego, że chce. Nigdy nikt go do tego nie zmusza. I nie potrzeba setek czy tysięcy przepisów, które narzucają mu rzeczy, które są utrudnieniem jego życia, jego pracy. A proszę powiedzieć, może tylko o rolników chodzi. Może ja jako mieszkaniec miasta z rolnictwem, to już mój dziadek nie miał wiele wspólnego, już nie mówiąc o rodzicach, może co nas to mieszczuchów obchodzi? Rolników, parę procent społeczeństwa będzie, nie będzie. Cóż to dla tkanki narodu polskiego znaczy może? No właśnie, to jest dobre określenie, że tkanka. No, tkanka jest częścią organizmu i tak jak częścią organizmu narodu polskiego są rolnicy, tak również każdy inny mieszkaniec naszej ziemi, polskiej ziemi jest częścią tego organizmu i jeżeli choruje jedna gałąź, tak bardzo ważna gałąź jak rolnictwo, to wcześniej czy później cierpieć będzie każdy żyjący na naszej ziemi człowiek. Jeżeli nie będzie rolników, to jaka będzie kondycja Polski? Bo od tego naszą rozmowę rozpoczęliśmy, że w zasadzie rolnicy to jest ta grupa, która trochę konstytuuje, która jest fundamentem polskości, ale też w ogóle społeczeństwa jako takiego. No, raczej myślę, że to jest niemożliwe, bo rolnicy są zdeterminowani, mają absolutnie przekonanie i prawidłowo o słuszności swojej sprawy. Rolnicy nie odpuszczą. Miałem zaszczyt uczestniczyć w wielu protestach rolniczych, w różnych miejscach. Jestem pełen podziwu, jak ci ludzie, którzy życie spędzają w ciężkiej pracy, w trudnych warunkach. Miałem zaszczyt podawać rękę niejednemu rolnikowi na tych. I muszę powiedzieć, to są ręce ciężkiej pracy. Ręce, które mówią wiele o tym, jakie jest życie rolnika. I oni nie ustąpią, nie popuszczą, jestem tego pewny. Jeżeli ktoś liczy na to, że rolnicy zrezygnują, może się bardzo pomylić, bo rolnicy walczą o życie swoich rodzin, swoich gospodarstw, swoje własne. Bo jeżeli dopuści się do tego, żeby to rolnictwo polskie musiało przegrywać z zewnętrzną konkurencją, to jest po prostu dla nich to jest kwestia być albo nie być, żyć albo nie żyć. No, powiedział pan o tej zewnętrznej konkurencji, jak rozumiem gdzieś tam w kontekście sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, ale jest tak, że też te protesty są próby, aby te protesty wykorzystać w walce politycznej, w walce propagandowej przeciwko Polsce. Telewizja
rosyjska, propaganda Putina stara się to przeciwstawić polskiego rolnika walczącemu narodowi ukraińskiemu. No tak, z całą pewnością nie da się przekonać, czy nie da się udowodnić, że ta sytuacja z tym zalewem żywności produkowanej przez wielkie koncerny, które działają na Ukrainie, które wykorzystują ziemię i naród ukraiński dla swoich ogromnych zarobków, ogromnych korzyści, że ta sytuacja została stworzona po to właśnie, żeby zbudować czy zburzyć zgodę między narodem ukraińskim i między narodem polskim, bo rzeczywiście ludzie, którzy najwięcej zarabiają na tym eksporcie, czy organizują ten eksport, czy tworzą tą produkcję w wielo, nieraz setek tysięcy hektarów, oni mają swoje korzenie finansowe w zachodniej Europie, w Unii Europejskiej. Oni nie są częścią narodu ukraińskiego. O tym nie możemy zapominać. Pan, jak rozmawialiśmy przed anteną, był po 24 lutego 2022 roku, już w czasie tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Był pan niedaleko Kijowa, był pan w miejscach, gdzie jeszcze niedawno trwały działania wojenne. Był pan na Ukrainie. Jakie wrażenia i jakie emocje towarzyszyły tego typu wizytom? Ogromny podziw dla determinacji, dla poświęcenia, dla pasji, w jaką wszyscy obywatele Ukrainy, których wówczas spotykałem, traktowali tę wojnę jako swoją osobistą sprawę. Z wielkim poświęceniem. Podziwiałem ludzi, którzy pozbawieni wszystkiego przez ataki rakietowe swoich domów, swoich mieszkań, ukrywali się w jakimś miejscu, które zupełnie nie jest przeznaczone do tego, żeby żyć. Kiedy miałem okazję spotkać takich ukrywających się w resztkach, w ruinach ludzi i zapytałem się ich, czy my byśmy mogli coś pomóc. I na to otrzymałem odpowiedź, panie, a my wszystko mamy, nam nic nie trzeba. Ogromna duma tych ludzi i nieugięta wola walki. To było coś pięknego patrzeć, ale jednocześnie wiele razy widziałem wówczas ogromną sympatię, wzruszającą głęboko sympatię ludzi zahartowanych w bojach, Ukraińców, którzy kiedy mówili o pomocy, dopomocha z Polski, byli głęboko sami wzruszeni. A jednocześnie zobaczył pan skalę i bestialstwa, ale też furii Imperium Rosyjskiego. Tak, rzeczywiście. To zniszczenia rzeczy, które nie mają nic wspólnego z wojną. Szkół, budynków cywilnych, administracji cywilnej. No, tak trochę właściwie wyglądają te miejscowości, liczne miejscowości, jak musiała wyglądać, jak wyglądała Warszawa czy Wrocław po II wojnie światowej. Rzeczywiście tam widać furię nienawiści i jakąś dziką radość niszczenia ze strony Rosji obecnej. Furię taką barbarzyńską, to co my znamy z wieku XIX albo jeszcze z wieku XVIII, ba nawet z wieku XVII z Wilna. Każdy, kto czytał Potop, to gdzieś między wierszami znalazł. Jak potem był dociekliwy, to doczytał, jak wyglądała interwencja Chowańskiego. I to przez stulecia trwało. Odczuł pan takie junktium czasu, że to jest, że nic się nie zmieniło, że Rosja jest taka sama, jak była w XVII, XVIII, XIX wieku, czy XX? Zdecydowanie tak. No, jaki sens może mieć rozwalanie rakietą pięknej, z wielkim trudem wzniesionej, nowoczesnej szkoły, która mogłaby stać w każdym mieście na zachodzie Europy, zbudowana kilka lat temu i rozbita w proch i w pył rosyjskimi rakietami. Jaki to sens? Po prostu, co to daje pod względem militarnym? To tylko jest jakaś po rosyjskiej stronie immanentna radość niszczenia. A z drugiej strony wróćmy do zboża, bo od tego naszą rozmowę rozpoczęliśmy, od protestu rolników. Ta informacja, ta się w polskich mediach nie przebija, a która
no, może szokować, że do Unii Europejskiej ciągle wlewa się ukraińskie, rosyjskie zboże obok ukraińskiego, rosyjskiego. To w większym wymiarze niż to z Ukrainy. Nikt temu w Unii Europejskiej, w Brukseli nie chce przeciwdziałać. Produkty rolne, zboże płynie. Tu walczymy, tutaj strzeliste słowa, a tutaj brak reakcji ze strony Brukseli. No, znając stopień uczciwości urzędników europejskich, nie należy się niczemu dziwić. Tyle, ile tam było korupcji, a może i teraz jeszcze dalej jest korupcji, można się wszystkiego spodziewać. Po Unii Europejskiej to jest organizm nieudolny, pozbawiony dobrej woli i niewiarygodny absolutnie. I to bardzo szkoda, bo Europie potrzebna jest forma współżycia pozwalającemu każdemu z członów Europy żyć według zasad swoich tradycji, swojego obyczaju, swojej ojczyzny. Natomiast to, co próbują teraz robić obecnie władze Unii Europejskiej, to jest przestępstwo na Europie. To jest niszczenie, brutalne niszczenie Europy pod jakieś dzikie pomysły, które w ogóle nie przystają do życia. Pan będzie się dalej angażował w protesty rolnicze? To jest tak, że one się wypalą, czy w rolnikach jest ta wola walki znacznie dłuższa? Jest ogromna wola walki rolnika, rzeczywiście. Chociaż trzeba sobie zdawać sprawę, że w takich wielkich demonstracjach nikt nie sprzedaje biletów. Może każdy wejść i może ogłosić rzeczy, które mogą być rodzajem sabotażu czy szkodliwego działania. Tego się nie da uniknąć, ale sam trzon, to co cała rolnicy w swojej masie, to są ludzie uczciwi, honorowi i nie pozwolą się poniżać i pozbawiać się środków do życia. I myślę, że rolnicy zwyciężą. O tym mówił Tytus Czartoryski, rolnik. No ale pewnie wiele osób zapyta, Tytus Czartoryski, książę Tytus Czartoryski? No, znaczy, jeżeli chodzi o tytuły, to są... To są tytuły przysługiwały moim przodkom, natomiast ja jestem najbardziej dumny i szczęśliwy być obywatelem, mieć tytuł obywatela wolnej, suwerennej, niepodległej i dumnej ze swojej przeszłości Rzeczpospolitej. Tytus Czartoryski, rolnik, działacz opozycji internowany w latach 80. Działacz opozycji demokratycznej, a teraz jeden z rolników, nawet powiem, że nawet jeden z liderów strajku rolników na pewno w województwie dolnośląskim. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w naszym studio. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. A ja Państwa zapraszam teraz na serwis informacyjny.